Jest ryba? Z tym łacinem w kropce. Jest? Jaki węgorz. Chyba mam rybę. Ja to... O, moment. Mam rybę. Jeden z nich sobie kupił. Oddawaj, złodzieju. Cześć, z tej strony Fitrybka. Witam was wszystkich dzisiaj z połowu szczupaków. Jesteśmy na zbiorniku, na którym ostatnio złowiłam tego pięknego szczupaka. W komentarzach mi doradzaliście, że skoro ma skaleczony bok, to na pewno tutaj pływa jakaś większa ryba, więc dzisiaj przyjechałam to sprawdzić. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczcie, jak jest zimno. Normalnie przymrzają mi kulotki. Wszystko to jest lód. Masakra. I od czego zaczynasz? Wiesz co, chyba tu tak, ale tą co, stronę. To jest trójka alga? Alga, no. Na spokojnie. Klasykiem. Siedzi. Za. Na pewno. Ale właśnie widzowie kanału mi doradzali, żeby bardzo wolno prowadzić, bo szczupaki teraz ponoć są leniwe. Nie wiem, trzeba to sprawdzić. Chyba z 5 lat lodu u nas nie było. Ja nigdy nie łowiłam z lodu. Nie? Nie. Jak u nas 5 lat lodu nie było. Ja tam jako już taki, można powiedzieć, wędkarz, to też chyba dużo nie łowiłem z lodu, bardziej tam... Załapka kiedyś, nie? Ja jestem ciepłolubna za bardzo, ale z chęcią bym spróbowała. No już zma, ale przemarza szybko. Haha, ryba? Nie, to nie ryba. A, szkoda. Jest ryba? Jest, mały szczupacz. O, proszę. Mamy pierwszą rybkę. Skameruję cię. Chcesz, podbierak chcesz? No, się chyba odepnę zaraz. Już go biorę. Dawaj go tu. Siedź. Strasznie taki był... W ogóle nie walczy, wiesz? Zmieniłeś pierwszą rybę. Przedstawiam wam Łukasza. Siemka. Właśnie Łukasz wyjął pierwszą rybę. Otworzył nam dzisiaj wodę. Pięćdziesięciu ton nie ma, co? Nie, raczej. Miarę mam w razie co. Zresztą musiałam. Miarę, wagę, wszystko. Prezentuj. Taki maluszek. O, taki, ty ci pokażę mu dzióbka. Tak, 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 tak. Dobrze. Buziaczek do wody. Pięknie do wody. Hop. Poszedł. Mamy pierwszą rybkę. Na co złowiłeś? Na algę. Alga trójka. Polujemy na coś większego. Tak, Polsping, poczciwa alga trójka. Jedna z najlepszych i najstarszych chyba. 5-6 metrów od tego korzenia, nie? Aha. No stop, chyba z 15 minut w jedno miejsce, właśnie z tym łacinem z kropką. Jest? Chyba zaczep. One, tak, one są takie nieprzytomne, nie? Zaczep. Zaczep. Cudownie, ten sam co ostatnio chyba. Masz coś? 150. Ryba? Jest. 150 złotych. No taki kurde, jest. Mamy rybkę, podbierak już. Sandacz? Sandacz poszedł? To sandacz ja. Sandacz jeszcze. Ja tą jedną taką życiówkę być może. Ale to było takie pizgnięcie pierwsza z życia, coś takiego miałam jak czołg do dna opadł. Chociaż nie wiem, nie tą wędką, muszę chyba drugą wędką zbroić.
Tak, bo ja tym opadą nie będę czuła, to jest gruba pała. Miałam branie pierwsze. Tak? Tak. Kurde, jak ten jesioł tu wyskoczył, jak to fajnie widać. To nie normalnie. No kurczę, ja tak go widziałam, jak metrowego wyciągali, nie? Tam z przodu takiego, co tak walczył, tak skakał im. Ja właśnie nigdy nie ciągnąłem, no, a podobno są silne, nie? Bardzo silne. Są, mnie też nigdy nie złowiłam, ale kurczę, taki dziwny, jak go wyjęli, jest to taki otwór gębowy pod spodem, dziwna ryba. Jak trochę rekin. Przez nie chcę lecieć w ogóle przez te zamrożone przelotki. Masakra. Zamarzły ci rękawiczki? Musimy znaleźć, gdzie się grupują te ryby, bo tak to bezcelowo pływamy. Tam jeszcze było jakieś puknięcia na tamtej miejscówce. Tu to jak w studnie. Słuchajcie, Łukasz złowił następną rybkę za bok. Tak się trafiło, że złowił ją za bok. Tak się zdarza. Ale taka już koło wymiarowa. Możemy ją zmierzyć. Tutaj mam rureczkę. Z ciekawości. No, słuchaj. Zaraz wam pokażę. Piękna rybcia i ma. No ma te 56 cm, tak myślę. Piękna rybeczka. Taki szczurek. I zwracamy oczywiście jej wolność. Leć po mamuśkę. No i oczywiście co mam? Zgadnij. Nowa blacha założona. Tak jest. Chyba puściła. O, jaki węgorz. Siedzi rybka? O, była. Ja to dzisiaj się tylko zbieram zaczepę. No, nie żartuję. To jest po prostu złośliwość już losu. No nie, to jest po prostu masakra jakaś z tymi zaczepami dzisiaj. No nie, to jest żart. Jak ty to robisz? Nie. Trochę pod nie jadę, to fakt. Czyli ostatnio mi radzili właśnie, żebym pomału ciągnęła, pod nie szurała. Ale to się nie da. No. Co my tu mamy? Zaraz posprzątam w domu, będzie można spokojnie łowić. Myślałam już, że ryba, a znowu zaczep. No ja pitole. A jak ryba normalnie się zachowywał? Ja naprawdę powoli schodzimy. Bardzo powoli schodzimy. Ja mam rybę. W końcu mam chyba rybę. Nie jestem pewna. Bo coś nie daje mi takiego. Albo jakiś syf. Syf! Nie! Yeah.
No i no. I kołek. A już myślałam, że ryba. Ty, ale taki opór. Bo spadał na dno, nie? No. Ale tak coś było właśnie podejrzane, bo nie... Kawałko. Ja to... To jest moja największa zdobycz dzisiaj, nie? Uważaj na swoją wędkę. Nie, no musimy go kurwa przecież rzucić. Pod łódkę może wejść. Czy nie? Ty, ale zobacz, chciałam szczupaka metrowego, to mam kłodę z 1,5 metra. No chyba śnieg zaczyna padać. Masakra. Pierwszy śnieg w tym roku, który widzę. Udało się chyba. O, chora. Ja ci łapię same węgorze. No, będzie miał z 50-60 cm. Węgorze na gumkę. No i co robimy? Teraz chyba trzeba będzie w trolling popłynąć. No to coś nie bardzo. Staniemy tam. Zaczynamy trollować. Zaczynam od nowości ze Spro. Do 4 metrów schodzące. A pogoda ponoć, tata mówi, że temperatura wody jest idealna. O, moment. A. Mam rybę. Jest. Lepszą chyba. W końcu. Też jakoś tak podhaczona dziwnie. Siedzi? Dobrze. Super. Dobra. O, lepiej robić nie mogła. To jest hit właśnie z rybami. Lepiej zrobić to na tą nie mogła Armagedonu. Mogę, jak to tylko skoryguję. Spoko. Skoryguję tutaj. Ona się tak ładnie ukryła, zawinęła. Że... Co ty tutaj narobiłaś, rybo? Ja pindole, jak tak można się zawinąć w ogóle? I chodź tu. Powiedz a. Słuchajcie, udało mi się złowić rybkę. Zaraz ją zmierzymy. Stój. Stój. Ma długości z 60 cm ma niecałe. No a tak 59 będzie miała. Słuchajcie, rybcia trafia z powrotem do wody oczywiście. 59 cm. Piękny szczupłaczek i poszła. Ryba? No. Super. Du większa? Podbiorę brać? Dawaj, zobaczymy. Ciężko ci powiem wyczuć mi na tej wędce. To już biorę podbierak. Przygotowuję. Coś ten trolling nam dzisiaj w miarę wymiata. Nie minęło 10 minut i już mamy następną rybę. Małego szczupaczka. O, taki mały skrzacik. Myślę, że niewymiarowy. No na pewno. Dzisiaj chyba trolling to jest to, co tutaj trzeba było będziemy zastosować. Próbowali dalej. Tak jest. Słuchajcie, czas na posiłek.
ponieważ wiecie, ja lubię zjeść swojsko, to dzisiaj mamy białą kiełbaskę. Sekret tkwi w tym, żeby ją parzyć, a nie gotować. Wtedy jest idealna. I chciałam wam powiedzieć jeszcze, że jesteśmy psychicznie, bo nie wiem, czy to widzicie, ale tu pada śnieg, jest zimno, zamarzają nam przelotki, a my łowimy ryby. I to z marnym skutkiem. Zobaczcie, luksusowe jedzonko Made Fit Rybka na łódce. Pycha i jeszcze ciepłe. Dobra, jem, bo jeszcze ciepłe. Jeden z nich sobie kupił taką wędzarnię. Wędzić wędzi, wszystko ładny kolor, ale to jest... To nie to. Takie sklepowe wędzenie. O, ale nie wiem, czy to nie był jakiś zaczep, jakiś glon. No, trzeba teraz zacząć prezenty już na święta robić. Kurde, to jest najgorsze, co może być dla mnie. Łazić po sklepach i szukać. Siedzi. Ale faza. Sandacz. Nie, szczupak mały. Dobra, biorę go na klatę. Nie będę go... No, co? Może go... Oh. Wygięła mi się, wiem. Przestań tutaj mi się rzucać. Oddawaj, złodzieju. Patrz tu. Taki mały szczurek się trafił. Oczywiście nie ruszaj się. Ryba trafia z powrotem do wody. I poszedł. I druga rybka dzisiaj. Mogła być ciut większa, ale coś bierze. Zobaczcie moje czaderskie rękawiczki. Misie. A tu... Na co wpadł mały szczupły? Na kanibala pingwina dziesiątkę. Zobaczcie, co tutaj dzisiaj ze sobą miałam. Kanibale, ilety, mansy, kogucik. Słynne kopyto mansa, sandry, nawet powiem wam, że 90% tego oczywiście nie wykorzystałam, jak to ja. Niestety. Ale płyniemy w trolling, bo na gumy nie ma zbyt wielkich efektów. Jeszcze pokażę wam zaraz woblery do trollingu. Zobaczcie, tutaj są moje wszystkie przynęty typu wobler i większe gumy. Tutaj głównie mamy rapala, jakąś spro. Mamy też dużo gum spro, takich większych trochę, no ale dzisiaj tego wszystkiego nie byliśmy w stanie przetestować. Zaraz płyniemy w trolling na nowego mojego woblera sprawdzonego ze spro i zobaczymy, co będzie się działo. Mnie kiedyś był brugonił na... Gdzieś jest jeszcze taki jeden zbiornik, właśnie też prywatny staw i bellyboatem jeszcze spływałam. I bobrów rodzinę spotkałam, a to takie miejsce, gdzie nikt nie dochodzi nigdy, tylko tym bellyboatem tam dopłynęłam. I mnie goniły normalnie bobry, nie? No, musiałam uciekać. Szybkie są skubane. No i wiesz, jak ja to płetwami się poruszałam, to wiesz, mogłyby mnie podziałać, nie? To gorąco było. To zawijamy wroty? No tak, no nie ma co, wiesz, na siłę szukać, jak nie ma, no nie wierzę. Trzeba latem, już to był mój ostatni raz w tym roku na tym zbiorniku. Trzeba latem atakować. Powrót do bazy.
wygląda. A więc słuchajcie, dzisiaj warunki były bardzo trudne. W ogóle pierwszy raz tak mocno zmarzłam w tym roku. I naprawdę było ciężko, padał śnieg, marzły nam przelotki, złowiliśmy parę rybek, ale to nie jest to i tak myślimy, że po prostu tutaj ten drapieżnik bardziej odpala się latem. Też taką ciekawostkę zauważyliśmy, że te ryby są bardzo śnięte, one już tak nie reagują agresywnie i też podczas holu nie dają nam wielu emocji, więc myślę, że ten zbiornik odwiedzimy dopiero w przyszłym roku. A teraz idziemy się grzać, bo zmarzliśmy jak psy, naprawdę. Co pokazujesz, jaki mamy bałagan w budce? No. Więc fajnie, że spędziliście z nami tą mroźną przygodę. Pewnie wam było ciepło, nam trochę mniej. I do zobaczenia w następnym odcinku.